Witam Was serdecznie, moi drodzy, na kanale Niech to Szlak. Ja jestem Niech to Szlak, a to jest film z serii Król Gór. Serii, w której zdobywamy koronę gór Polski. Dzisiaj, moi drodzy, wyjdziemy na czwartą co do wysokości górę w koronie gór Polski. Jest to Śnieżnik, jest to najwyższy szczyt w Sudetach Wschodnich w masywie Śnieżnika. Ma 1423 metry nad poziomem morza. Wyruszamy z miejscowości Międzygórze. Międzygórze jest przepiękną miejscowością o architekturze alpejskiej. Naprawdę, widząc to miejsce, zaparło mi dech w piersiach. Międzygórze, moi drodzy, miejscowość, do której musicie przyjechać, żeby wejść czerwonym szlakiem na Śnieżnik. Tutaj możecie zostawić swój samochód. Parking kosztuje 18 zł i stąd musicie iść aż 2 km do miejsca, w którym się znajdujemy. To Wam zajmie około 50 minut. Tutaj jest darmowy parking pod skocznią i stąd ruszamy czerwonym szlakiem do schroniska na Śnieżniku i dalej zielonym szlakiem na Śnieżnik. Wejście na szczyt Śnieżnika zajmie Wam około 4 godzin, w trakcie którego pokonacie mniej więcej 712 metrów przewyższenia i 6 km. Ruszając z Międzygórza musicie dojść sobie jakieś 50 minut i dodatkowo 2 kilometry. Idąc z Międzygórza idzie cały czas asfaltem, więc jeśli macie taką możliwość, podjedźcie sobie tutaj na parking, ponieważ jest tutaj dosyć duży parking, który jest bezpłatny. A jeśli przejedziecie jakimś autobusem, no to musicie ruszać z Międzygórza. Moi drodzy, po przejściu jakieś 500 metrów docieramy do miejsca, które jest bardzo kontrowersyjne, ponieważ wiele osób tu się zatrzymuje i zastanawia się, którędy dalej wędrować. A ponieważ na mapach, na przykład CZ, czerwony szlak prowadzi dalej tą szeroką techniczną drogą, ale to jest szlak stary. Obecnie tam zresztą na drzewie daleko widać zamalowane oznakowanie czerwonego szlaku. Teraz należy spinać się tutaj do góry. Zresztą jak na mapach widać, ta droga po prostu za chwileczkę połączy się z tą drogą, która robi takiego, która idzie naokoło, a tutaj taką piękną leśną drogą wspinamy się do góry. Pierwsze mocniejsze podejście. Trzeba było wziąć łyk wody. Dobra, idziemy. Ale dziwnie. Po raz kolejny oznakowanie czerwonego szlaku jest zamalowane na czarno. Tutaj jest znaczek, że droga skręca w prawo i znowu schodzi z tego głównego traktu w taką leśną drogę. Jest drogowskaz do schroniska na Śnieżniku. A tutaj jest zamalowany czerwony znak. A tutaj na drzewie natomiast jest niezamalowany, więc ja nie wiem, czemu ktoś go zamalowywał, bo myślę, że większość turystów może przegapić ten zejście. A tutaj jest. I teraz pytanie, czy trzeba iść głównym traktem, czy tutaj pod górę. My idziemy tędy pod górę, ponieważ tędy będzie dużo ładniej. Skacze jak kozica, ponieważ na tym rejonie występują kozice. To jest jedyny obszar poza Tatrami, na których można je spotkać. Te stado przybyło z terenu Czech, a musicie wiedzieć,
że te góry kiedyś były nazywane górami śnieżnymi. Mają 275 km kwadratowych i większa część leży po stronie polskiej, a jedynie 1/4 po stronie czeskiej. Ale jest pięknie. Widoków zbyt pięknych nie ma w trakcie podejścia na szczyt Śnieżnika, przynajmniej na tym odcinku szlaku, ale droga wije się wśród takich skalnych formacji, które robią atmosferę i naprawdę jest bardzo przyjemnie i zjawiskowo. Na tym szlaku można spotkać bardzo wielu turystów, nawet w tygodniu, więc musicie uzbroić się w cierpliwość, jeśli chcecie być sami na szlaku. No właśnie o tym mówię. Czerwony szlak. Jak część z Was pewnie się domyśla, albo nawet może wie, ten czerwony szlak to jest GSS, czyli Główny Szlak Sudecki, który prowadzi przez całe Sudety, przez wszystkie pasma sudeckie. Ma 445 km długości, jest drugim co do długości szlakiem pieszym w Polsce i również moim drugim szlakiem długodystansowym, który pokonałem na początku mojej przygody ze szlakami długodystansowymi. I wspominam ten szlak bardzo, bardzo miło. Za chwileczkę schronisko i tam mała przerwa. A po schroniskiem, moi drodzy, tłum, dziki tłum, a jest poniedziałek. Można byłoby się spodziewać, że będzie trochę mniej ludzi. Co tu się dzieje w weekend? Ciekawe. Wejdźmy do schroniska. Zobaczymy, czy się płaci kartą, czy gotówką tylko. Ponieważ jeśli tylko gotówką, to słabo widzę moją przerwę na małe co nieco. Dobrze, moi drodzy, udało się. Można płacić kartą. Udało mi się kupić nie to, co bym chciał, bo chciałem zakupić ser smażony z ziemniakami i surówką, ale niestety trzeba było czekać na niego 20 minut. Co lepsze, 20 minut później pani powiedziała ludziom, że 30, ponieważ w tej chwili kuchnia wydaje posiłki dla robotników, którzy tutaj pracują gdzieś na zboczach. Więc wziąłem naleśnika z serem. A serek to był serek homogenizowany, a nie taki twaróg. Ale nieważne. Schronisko, które jest za moimi plecami, ma ponad 150 lat, ponieważ dawno, dawno temu w tym oto miejscu było pastwisko i zagroda, w której trzymano owce i bydło. Turyści wędrowali na szczyt Śnieżnika, tutaj często zaglądali, no i stworzono jakąś taką budkę, w której mogli sobie wypić pewnie czeskie piwo i zjeść sera i owce.
ale, znaczy nie wiem tego na pewno, ale domyślam się tylko. W każdym razie właścicielka tego terenu, czyli pani Marianna Orłańska, taka, wszędzie jej portrety wiszą, postanowiła w tym miejscu, właścicielka tych terenów, postanowiła zbudować to oto schronisko. W 1871 roku powstało to schronisko, więc ma wiele, wiele lat. Nazywane jest też tak potocznie Szwajcarką, z tego względu, że pan Zbigniew, który opiekował się tym schroniskiem, właśnie był Szwajcarem. Moi drodzy, na śnieżnik zostało nam jeszcze 45 minut spod schroniska, więc ruszamy. Jest to tłum, po prostu tłum. Jak tu byłem ostatni raz, to była jedna osoba. Pamiętajcie, że wchodząc na śnieżnik, wchodzicie na teren parku krajobrazowego, a bliżej szczytu wchodzicie na teren rezerwatu ścisłego Śnieżnik Łocki. Nie schodźcie ze ścieżek, trzymajcie się ich. I bardzo ważne, wychodząc za linii lasu, zmienia się troszkę pogoda. Jest tutaj dużo chłodniej, wieje wiatr, więc zawsze miejcie ze sobą w pogotowiu jakąś kurtkę, żeby was nie wywiało, nie wychudziło. Widzę wieżę. Szczyt śnieżnika, który jest bardzo rozległy i na którym znajduje się granica polsko-czeska. Tutaj na tym słupku jeszcze jest literka D wyryta, a z drugiej strony jest literka CS, czyli tutaj była jakaś gubernia, a z tamtej strony była Czechosłowacja. Wieża widokowa, która jest za moimi plecami, w tej chwili jest w budowie. Musicie wiedzieć, że w 1895 roku postawiono tutaj wieżę widokową, ponieważ turyści, którzy przychodzili, byli troszeczkę rozczarowani tym, że muszą chodzić po tym całym rozległym szczycie, żeby obejrzeć sobie widoki w każdą stronę. Więc wtedy postanowiono postawić wieżę widokową. Stawiano ją przez 4 lata do 1899 roku i właściwie postawiono dwie wieże kamienne na wzór takich średniowiecznych. Wyglądały jak z Wiedźmina. Pomiędzy nimi był taras i miały chyba około 20 metrów wysokości. Tego nie pamiętam do końca. Wieże widokowe cieszyły się dużym powodzeniem. Wejście na te wieże było płatne. No i po wojnie te wieże dosyć mocno poniszczały i w latach chyba 70. stwierdzono, że trzeba je zamknąć, ponieważ grożą zawaleniem. Po zamknięciu saperzy próbowali je wysadzić dwukrotnie, ponieważ pierwsza próba była nieudana. No i obecnie w 2020 roku postanowiono postawić kolejną wieżę. Ona będzie skończona w 2022, czyli teraz we wrześniu, czyli już niedługo. Chociaż jak tak sobie patrzę, to mogą być lekkie obsuwy. Inspirowano się tamtymi wieżami, aczkolwiek ponoć ta wzbudza wiele kontrowersji. Jest połączeniem takiego tych wież średniowiecznych z czymś współczesnym, nowoczesnym. Jak to zawsze, tak jak szczyt śnieżnika jest podzielony, tak również opinie są podzielone, czy to jest piękna, czy niepiękna wieża. Ale z tej wieży będzie można podziwiać po raz kolejny panoramę dookoła z tego szczytu. Docieramy na szczyt śnieżnika. Jest gąbeczka,
ale niestety nie ma tutaj pieczątki. Nie szkodzi, moi drodzy. Pieczątkę możecie sobie przybić w schronisku poniżej. Co prawda każdy sobie przybija tą pieczątkę, nawet ta osoba, która nie weszła na sam szczyt. No ale trudno. Mam nadzieję, że kiedyś ktoś ją tutaj na nowo zamontuje. No i moi drodzy, kolejny szczyt, kolejny gór Polski, zaliczony śnieżnik. 1426 metrów nad poziomem morza. Zdobyty. To jest moja przedostatnia góra z kolejnych gór Polski. Jest tam jeszcze jedna, Jagodna. I to będzie koniec mojej przygody. Waszej jeszcze nie. Mam nadzieję, że obejrzycie wszystkie filmy. Uda Wam się zeskanować te oto znaczki, które umieszczam tutaj na szczycie góry. Tutaj jest zasięg. Tylko trzeba go poszukać. Jakby coś. Moi drodzy, było mi bardzo przyjemnie z Wami wędrować. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, pamiętajcie, łapka w górę, komentarz. A ja tymczasem znikam i pojawiam się na kolejnym szczycie. Niech to szlak.